Chciałbym teraz porozmawiać na temat chorób. W naszym zachodnim świecie na choroby patrzy się jak na wroga, którego należy zwalczyć, niezależnie czy jest to wirus grypy, wrzody żołądka czy rak. Większość tak zwanej szkolnej medycyny wciąż jeszcze odrzuca związek pomiędzy zachowaniem, sytuacją życiową, nastawieniem do życia chorego, a samą chorobą. W innych częściach świata uważa się natomiast, że człowiek sam jest przyczyną swego cierpienia i że to, co zachodni człowiek nazywa chorobą, jest w rzeczywistości próbą zwrócenia na coś jego uwagi. Tam leczy się zgodnie z zasadą, jeśli zmienię swój sposób postępowania i moje spojrzenie na świat, to zniknie też choroba. Oba te poglądy w przeważającym stopniu są sobie wrogie. Co ty powiedziałbyś na temat sensu i przyczyn choroby? Jakie postępowanie doradzałbyś choremu, by mógł odkryć przyczynę swej choroby? Jest to uzależnione głównie od wychowania i poziomu świadomości człowieka. Przede wszystkim, w waszej kulturze wszystko się neguje i to jest chore. Choroba jest przeszkodą, więc powinna być usuwana jak najszybciej. Ludzie starzy czy inwalidzi nie wyglądają już pięknie, a więc odsuwa się ich. To, co chore, nie jest mile widziane. Jest to jednak niewłaściwy sposób myślenia. Każda choroba i każda katastrofa ma jakiś głęboki sens i dusza powinna w nią wejrzeć i zastanowić się, co jest sensem i jej powinnością. Chory człowiek powinien przede wszystkim zapytać: nie mogę, czy nie chcę tego zmienić? Wielu tego nie chce, skarżą się na moc Twórcy, uważają, że winny jest Lucyfer. To stara gra odbijających się obrazów, które zmuszają człowieka do postawienia sobie pytania: odwrócę głowę, czy spojrzę na to wprost i poszukam w samym sobie przyczyny choroby? Zawsze chodzi o samoodpowiedzialność. Jeśli człowiek przyzna się przed samym sobą, że sam wywołał chorobę przez niezdrowy sposób życia, złe myśli, konflikty życiowe, to musi postarać się coś zmienić, a to z kolei związane jest z pracą i niewygodami. Dlatego każdy woli, aby chorobę usunął uzdrowiciel lub lekarz. Głębszy sens pozostaje zazwyczaj ukryty, przez co choroba staje się jeszcze gorsza i próbuje wskazać pacjentowi, że odszedł od swojego planu życia, a od niego zależy, czy wszystko naprawi i opamięta się. Ten niedobry sposób myślenia pacjenci przejęli przede wszystkim od lekarzy i pracowników służby medycznej. To oni właśnie często nie dostrzegają oczywistych związków między zachowaniem pacjenta a jego chorobą, z powodu braku wiedzy, z powodu ignorancji albo dla pieniędzy. Medycy mają dostęp do bardzo rozwiniętych zdobyczy techniki i one są dobre. Również lekarstwa mają wielkie znaczenie, jeśli chodzi o łagodzenie bólu, zamykanie ran, leczenie złamań czy zastępowanie organów. Nie powinno się jednak zatrzymywać leczenia na tym etapie. Powinno się zwracać uwagę na przyczyny. Jeśli złoży się kości po złamaniu, a nie zbada prawdziwych przyczyn wypadku, to one znów się złamią, albo zdarzy się inny wypadek. Większość odkryć waszej medycyny to postęp i rozwój, które uratowały albo przedłużyły życie wielu ludziom. Jednak świadomość większości medyków zatrzymała się w miejscu. Nie dostrzegają przyczyn i nie widzą związku pomiędzy cierpieniem, chorobami, a zachowaniem, myśleniem i niewłaściwymi działaniami pacjentów. To zbrodnia. Co z tego, że usunie się raka z czyjegoś ciała, jeśli nie zostanie rozpoznana przyczyna tego raka? On znów powróci. Postęp w technice i w medycynie jest wspaniały, jednak razem z nimi powinien też rozwijać się umysł. To bardzo ważne. Być może opieka nad pacjentem w szpitalu jest dobra, ale to nic nie da, jeśli serca lekarzy i pielęgniarek pozostaną zimne. Również to należałoby zmienić, bo wszystko jest ze sobą powiązane. Powinno się też rozważyć coś jeszcze: już w dziecięcym wieku należy wyjaśniać ludziom słowo choroba i wyjaśniać jego prawdziwe znaczenie. Od tego bowiem zaczyna się przekleństwo niewłaściwego myślenia, które ciągnie się potem przez całe życie. Choroba to znaczy przyjaciel i towarzysz drogi. Choroba jako przyjaciel towarzyszy ci przez całe życie. Zawsze, gdy zbaczasz z drogi albo gdy zamierzasz z niej zboczyć, ten przyjaciel dochodzi do głosu. Choroba jest problemem tylko dlatego, że ludzie nie nauczyli się czuć i przeczuwać.
ponieważ Ziemia przechodzi na wyższy poziom i wasza planeta znajdzie się w ruchu, nie ominie to również medycyny. Dlatego może dobrze się dzieje, że znikają pieniądze z waszych kas chorobowych i że wkrótce nie będzie się opłacało chorować. W związku z tym, jedynym wyborem człowieka będzie pozostać zdrowym. I to jest ważne, bowiem już dzieciom powinno się wyjaśniać, że zdrowie i choroba to swobodna gra mocy. Powinno się je uczyć, by miały w sobie intuicję i zdolność wyczuwania. Czucie będzie ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd, bo ludzie czują, gdy nadchodzi choroba, gdy w nich wnika, niczym zimny strumień, czują ją szczególnie mocno, gdy zbaczają ze swej drogi życiowej. Traktuj choroby jak na przyjaciela, a będziecie mogli się nawzajem znieść. Gdy taki sposób odpowiedniego szkolenia tego, jak czuć, prowadzony będzie przez wiele pokoleń, to zauważysz, że pojęcie choroby jest sednem, które od zapłodnienia jest w tobie, a jako mężczyzna przekazujesz je w nasieniu kobiecie. Podczas zapłodnienia powinieneś się cieszyć się tym, co robisz. Twoja radość z tego, że to, co robisz jest w harmonii z kosmicznym prawem, że jesteś pełnią i całkowitością twojego bytu, spłodzi zdrowe dziecko. Taka wiedza zawarta będzie wówczas w jego ciele. Pomyśl o tym, że ludzie w przeważającej części powstali z cząstek wody. Tu mieści się geometryczna informacja życia i ona może zostać odziedziczona. Dziecko o słabej wątrobie może dziedziczyć to po matce z chorą wątrobą lub wskutek jakiegoś doświadczenia, które ona przeżyła. Dziecko wkracza już z tym w swoje życie. To rodzaj choroby, który, jak sądzicie, jest dziedziczony. I rzeczywiście może tak być. Jednak jest to przekaz wewnątrz molekularnej struktury waszych ciał. Można temu zapobiec, jeśli będzie się świadomym swego boskiego ciała i porówna się je z boską właściwością struktury. Wszystko da się wyrównać i naprawić. Zawsze, gdy człowiek schodzi ze swej drogi, dusza powie mu o tym, uderzając w jego ciało. Może to być zwykłe przeziębienie, ale może to być też wieloletnia walka z rakiem. Piersi kobiet wskutek braku miłości mogą stwardnić, a z tego wyniknąć może rak piersi. Możesz też, i tego nie postrzegam już jako choroby, wnieść w życie cierpienie. Mówię o tym, co nazywacie karmę. To taki przypadek, gdy dusza wierzy, że ze względu na jakieś niewłaściwe zachowania w jednym z wcześniejszych żywotów, musi nieść ze sobą cierpienie. Uważam to za okoliczności i sprawy dawnego bytu. Poprzez odnowienie struktury Ziemi i poprzez rozwój myślenia w przyszłości już tak nie będzie. Mógłby ktoś zapytać, dlaczego jakieś dziecko przychodzi na świat bez nóg, czy to jest wola boska, czy takie upośledzenie ma być karą za coś? Odpowiedź brzmi nie. Taki człowiek podjął tę decyzję sam. Czegoś takiego nie można określić mianem choroby, bo dusza sama wybrała swój los. Przyjrzyj się też mocy waszych słów. Gdy mówicie, co za życie, można sobie powyrywać włosy z głowy, nie bądźcie potem zdziwieni, jeśli komuś rzeczywiście wypadają włosy. Częstotliwość, wibracja słów, jest niczym wibracja jakiejś szczepionki. Człowiek nosi to w swych komórkach. Spójrz na chorobę jak na informację, która spoczywa w tobie i budzona jest przez twoje zachowanie. Inny człowiek być może powie, nie mogę już na to patrzeć, a potem jest zaskoczony, gdy ślepnie na starość. Wszystko jest połączone, choć większość nie potrafi sobie tego wyobrazić, jednak jest to obszar wiedzy, którego badanie przysporzyć może niesamowitej radości. W jaki sposób mogą obchodzić się rodzice z dziećmi z fizycznym lub psychicznym upośledzeniem, by w najlepszy sposób służyć duszy, która prawdopodobnie wybrała to upośledzenie świadomie? To trudne, bo spotykają się w tym miejscu świadomość kosmiczna ze świadomością ziemską. W kosmicznym sensie można by powiedzieć, że dziecko zawarło z rodzicami pewnego rodzaju umowę, że będzie z nimi w ten właśnie sposób. Tak więc rodzice są nie tyle opiekunami dziecka, co częścią gry. Wytłumaczenie tego może jednak wykraczać poza świadomość rodziców, których to dotyczy. Można by im wyjaśnić, że to pewnego rodzaju gra na ziemi. Można by wówczas powiedzieć, że dusza dziecka wybrała taką sytuację, by czegoś się pozbyć, karmy albo jakiejś ewentualnej winy, z któregoś z poprzednich żywotów. Nawet w kosmicznym wymiarze problemem jest poczucie winy i zniesienie jej. W
Wszyscy bardzo się starają wytłumaczyć tym, którzy opuścili niższą częstotliwość Ziemi, że zabieranie jakiegoś ciężaru, choroby, cierpienia, na jakąś inną planetę, która i tak już jest ciężka jak Ziemia, jest niestosowne, bo wówczas będziesz jeszcze cięższy. Próbujemy wyjaśnić to duszom, które często jeszcze to robią w euforii łowienia doświadczeń, i które być może muszą to robić, bo czują w sobie duchową winę i sądzą, że trzeba ją jakoś odrobić. W duchowym świecie stanowi to problem dla pewnej warstwy dusz. Porównaj to z finansowymi długami. Niektórzy ludzie nie mogą spać, jeśli są komuś winni pieniądze. Może być tak, że ten, który dał ci pieniądze, powiedział, że nie musisz mu ich oddawać. Ty jednak czujesz się zobowiązany do tego, by mu je kiedyś oddać, albo by pomóc mu w jakiś inny sposób. To uczucie, które trudno jest ująć słowami. Nigdy nie usłyszysz, by boska moc wołała, czuj się winny. Nie. Boska moc zawsze będzie wołać, uwolnij się, bądź wolny, czuj się lekki, żyj w radości bytu. I bądź panem samego siebie. Mogę w tym postrzegać nawet pewnego rodzaju odstępstwo w duchowym świecie, to znaczy zachowanie, które odchodzi od tego, co boskie. Ale i to należy do dualizmu bytu. W tym przypadku myśl o dualizmie, czy też przyczynowości przeniesiona została z Ziemi w kosmiczne wymiary. Nie musi tak być w kosmosie, bo panuje tu wielowymiarowość. Wyjaśnienie tego ludziom jest niezwykle trudne. Jeśli rodzice dzieci z wrodzonymi upośledzeniami nie są otwarci na takie myśli, nie będą chcieli nawet słuchać, gdy im powiesz, że dusza przyniosła to cierpienie razem z sobą. Trudno jest więc odpowiedzieć na twoje pytanie, bo odpowiedź zależy od poziomu świadomości tych, którzy je zadają. Jeśli są to ludzie z kosmiczną świadomością, obeznani ze sprawami duchowymi, to doskonale wszystko zrozumieją. Takim osobom radzi się, by aktywnie i świadomie budowały duchowy kontakt ze swym dzieckiem. Zwykły, szary człowiek nie uwierzy w coś takiego i powie, kara boska. Dlaczego Bóg ukarał moje dziecko w taki sposób? Gdzie jest Bóg? Na wojnie ludzie też krzyczą, gdzie jest Bóg? Takim ludziom mogę tylko powiedzieć, tu Boga nie ma, bo w Bogu nie ma wojny, lecz panuje pokój. Wojna to wymysł ludzi, którzy oddają się ciemności, i tylko ludzie mogą ją zakończyć. W Bogu istnieje nie choroba, lecz zdrowie. Rodzicom, których coś takiego dotknęło, można powiedzieć, że to pewnego rodzaju gra życia, której sensem jest uczenie się, jak się z takim dzieckiem obchodzić. Słowa obchodzić użyłem teraz świadomie, bo obchodzenie znaczy chodzenie wokół dziecka. Jak najbardziej rozumiem, że moja odpowiedź nie jest zadowalająca dla wszystkich, bo serca wielu ludzi nie mogą tego zaakceptować. Z kosmicznego punktu widzenia jest to rodzaj gry wyższej świadomości. Dzieci, które wybierają dla siebie taki los, to w zasadzie nie są dzieci, lecz dorosłe dusze. Ukazują się w takiej postaci na Ziemi świadomie, wybierając upośledzenie. Jednak przekazywanie dalej takich informacji wymaga niemal ponadzmysłowych zdolności tych, którzy tego słuchają. Przyczyna często leży w nieporozumieniu. Powinno to czasem zostać niezrozumiane, tak by ludzie zaczęli myśleć i roztrząsać ów temat, a w tym albo przyszłym życiu coś urzeczywistnili. Często takie pozorne zrządzenie losu jest koniecznością, by zmotywować do myślenia. Ludzie niepotrzebnie odbierają to jak karę, bo to akurat jest rozwojem. Być może dusze rodziców i dziecka wybrały taką drogę, by jeszcze bardziej rozwinąć zdolność dawania miłości i pokorę. Sprawiaj, by ludzie tacy łączyli się w grupy, bo gdy podobni spotkają się z podobnymi sobie, możliwa będzie wymiana doświadczeń i odnalezienie drogi do sposobu znoszenia cierpienia. Ludzie powinni wzrastać poprzez doświadczenie innych i wierzyć, że nie są samotni.